Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Razem uzyskało certyfikat i zostało laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2019, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kategorii konkursowej, kategoria 2 – Najlepszy Pracodawca. Misją stowarzyszenia tak naprawdę jest pomoc osobom niepełnosprawnym, dzieci i młodzieży, ale też i dorosłym osobom niepełnosprawnym. Na dzień dzisiejszy mamy podopiecznych, można tak powiedzieć, że około 300 osób. To są dzieci i młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi i z różnymi niepełnosprawnościami. Mamy pod sobą kilka placówek, które tak naprawdę w tych 15 lat, bo w tym roku obchodzimy 15. rocznicę stowarzyszenia. W ciągu tych 15 lat stowarzyszenie otworzyło dwa przedszkola, znaczy to jest jedno przedszkole tylko w dwóch budynkach, żłobek, wczesne wspomaganie. Mamy środowiskowy dom samopomocy dla 40 uczestników. Środowiskowy dom jest typu B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy też działalność gospodarczą, prowadzimy restaurację Różany Gościniec. Restauracja miała na celu to, żeby właśnie dać możliwość pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Nasze stowarzyszenie cechuje taka wielka energia i taki wielki power do działania. Dzięki naszym działaniom chcemy pokazywać niepełnosprawność w innym świetle, że tą niepełnosprawność można pokochać i zaakceptować. Nazywam się Piotr Kupisz, jestem uczestnikiem środowiska domu samopomocy. Nazywam się Ewelina Gawar i chodzę do środowiskowego domu samopomocy. Mam na imię Dominik Molik. Mam 23 lata. Stowarzyszenie prowadzi restaurację Różany Gościniec. Pracuję jako kelnerka. Do moich obowiązków należy przygotowanie stanowiska pracy, sprzątanie i polecenie kucharza. Swoją karierę ze stowarzyszeniem Razem zaczęłam w 2011 roku, pracując jako pomoc nauczyciela w przedszkolu Kraina Radości. Stowarzyszenie pozwala naprawdę wszystkim pracownikom rozwijać się bardzo. W tym momencie jestem nauczycielem w grupie, a także terapeutą pedagogicznym oraz wicedyrektorem. Swoją przygodę w pracy w stowarzyszeniu Razem zaczęłam w roku 2012 na stanowisku pomocy nauczyciela. W tym momencie jestem nauczycielem w grupie terapeutycznej. Działam wśród osób niepełnosprawnych praktycznie odkąd moja pamięć sięga, czyli od ponad 68 lat. Ostatnie moje prace związane są dosyć ściśle z moim synem, który ma 40 lat. Jest to chłopiec, mężczyzna z zespołem Downa. I od czasu, kiedy nabrał jakiejś świadomości, staram się przez swoje działanie wśród takich organizacji społecznych, prospołecznych, zapewnić jemu i jego przyjaciołom bardziej znośne życie. Prowadzimy również takie akcje jak Dzień Autyzmu, następnie Dni Godności, trwają 3 dni. Jest tym także festiwal, który organizuje nasze stowarzyszenie Razem. Poprzez takie akcje pokazujemy dzieciom, jak żyć w społeczeństwie. Nazwa stowarzyszenia też jest nie bez znaczenia. Stowarzyszenie o nazwie Razem, to znaczy Razem dla Integracji, włączając w to osoby niepełnosprawne oraz Razem jako współpraca wszystkich pracowników stowarzyszenia.
Stowarzyszenie jest wyjątkowym pracodawcą, myślę, że z tego względu, że daje możliwość rozwoju młodym ludziom. Zatrudniana jest młoda kadra, młodzi ludzie w stowarzyszeniu i my tą możliwość im dajemy, żeby się rozwijali. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, także myślę, że to sprawia, że to stowarzyszenie nasze jest pod tym względem wyjątkowe. Uzyskanie certyfikatu Znak Jakości pomoże to stowarzyszeniu na pewno poprzez to, że te 15 lat, które już mija w tym roku, jakby doceni naszą pracę. Myślę, że to, co zrobiliśmy przez te 15 lat dla naszego tutaj społeczeństwa i mieszkańców miasta Radomia, ma bardzo duże znaczenie. Obejmujemy bardzo dużą ilością pomocą osób niepełnosprawnych. To jest dla ich rodzin i opiekunów, jest to bardzo ważne. To, co robimy, oddajemy się całym sercem. Razem!